trzeba nam zastanowić się nad ważnym zagadnieniem akceptacji lub nieakceptacji własnej płci. Trzeba zauważyć, że nasze przeżywanie płciowości przebiega w trzech jak gdyby płaszczyznach. Jedna płaszczyzna to jest płaszczyzna świadomości. Wiem, że jestem mężczyzną czy kobietą i ta płaszczyzna nie przejawia zaburzeń. Wszyscy wiemy, czy jesteśmy mężczyznami czy kobietami. Nawet osobiście osoby, które mają pobudzenie seksualne, homoseksualne, czy mają właśnie te ideje, że gender, te osoby wiedzą, czy są kobietami czy mężczyznami. Tutaj nie ma zaburzeń. Natomiast wiadomo, że są zaburzenia w innej płaszczyźnie, w płaszczyźnie akceptacji własnej płci. Wyraża się to takim powiedzeniem: wiem, że jestem mężczyzną czy kobietą i chcę albo nie chcę, mam trudności w przeżywaniu mojej męskości czy kobiecości. I to jest akceptacja własnej płci. Niestety tutaj widzimy, że u wielu kobiet, ja robiłem badania na dużym materiale i ja stwierdziłem, że ponad połowa dziewczynek i kobiet ma trudności z akceptacją własnej płci. To wyraża się takim powiedzeniem: zazdroszczę chłopakom, że są chłopakami, wolałabym być chłopakiem, nie chcę być dziewczyną. To nie znaczy, że one mają wrażliwość seksualną czy podatność seksualną na inne bodźce. Nie, nie, to są normalne kobiety, ale nie akceptują swojej kobiecości. Dlaczego? No właśnie dlatego, że czują się okaleczonymi mężczyznami, że czują się pomniejszone. I proszę zauważyć, wszyscy mężczyźni akceptują swoją płeć. Wszyscy mężczyźni uważają, że jest lepiej być mężczyzną niż kobietą. Natomiast wiele kobiet uważa odmiennie. To są właśnie te drogie panie feministki, czy na przykład dla feministek ideałem jest mężczyzna, nie kobieta. Feministka nie broni kobiecości jako kobiecości, tylko uważa, że kobieta będzie miała wtedy poczucie godności, jeżeli będzie miała wszystkie prawa mężczyzny. Ideałem dla feministki jest mężczyzna. To absurdalne, ale tak jest. Natomiast ja bym bronił kobiecości, wspaniałej kobiecości, która jest, kobieta jest królową, kobieta ma wspaniałe walory osobowe, ludzkie, których zupełnie nie wyraża się w tym ruchu, ani w ruchu gender, ani w ruchu feministek, no bo to są właśnie kobiety, które cierpią z powodu braku akceptacji własnej płci, zaburzeń akceptacji. Skrańcowym wyrazem braku akceptacji własnej płci jest agresja na własną płeć, chęć zmiany płci, czyli transseksualizm, który u kobiet występuje względnie często zjawisko. Mam listy od kobiet, dałam sobie już obciąć piersi, teraz czekam na dalsze operacje. Co to jest dalsza operacja? To jest usunięcie całego układu rodnego. Ta osoba jest tak zbuntowana przeciwko własnej płci, że się okalecza. Nie chce, chce usunąć ze siebie coś, czego nawet nie widać. A więc całe wnętrzności, przydatki i macice. Dlaczego i to przeszkadza? Brak akceptacji własnej płci. Znam lekarza, który wykonywał takie zabiegi, ale potem powiedział mi, że zaniechał tych zabiegów. Dlaczego? Bo okazuje się, że po usunięciu przede wszystkim mruczołów rozrodczych, jajników, te kobiety nagle przeżywają coś innego. Ich poczucie braku akceptacji związane jest z wrażliwością na hormony żeńskie. Skoro zabrakło tych naturalnych hormonów żeńskich, nagle się te kobiety rodzą do innej rzeczywistości, której nie przewidywały. I ten lekarz mówi: nigdy więcej nie zrobię takich zabiegów, bo potem przychodziły te osoby z żalem. Dlaczego ja to zrobiłem? Ja mówię: no przecież pani sobie życzyła. Czy pani, czy pan? No tak, ale pan powinien wiedzieć jako lekarz, jak ja się będę czuła.
No właśnie, tego ja dlatego, jak mówię taką rzecz i ma to być upublicznione, zdaję sobie sprawę z tego, że będzie to budziło rozmaite kontrowersje. Ale bardzo proszę słuchacza, który ma jakiekolwiek odmienne stanowisko, żeby wejrzał gruntownie w swoje własne uczucia. Dokonał analizy swoich uczuć i był szczery w tej analizie. Żeby pytanie, kto się mu pomógł w tej analizie. Wtedy okaże się, że to, co mówię w tej chwili, jest oparte na doświadczeniu lekarskim, psychiatrycznym, rozmów z tymi osobami. Trzeba nam przystąpić do omówienia zagadnienia identyfikacji psychoseksualnej.